Ah, no, quindi anche vediamo. Nathan, tylko szczerze, jak nasza wyprawa wypada na tle twoich dotychczasowych przygód? Zapytaj mnie, jak będzie po wszystkim. Nie zerwij się, nie zerwij się! Nie zerwała się. Bosko. Łódź jest na dole. Pan pierwszy, kapitan. Okej. Wyspa z pomnikiem Avery'ego jest po prawej. Jestem taki podjarany, że dosłownie ręce mi się trzęsą. Tak, znam to uczucie. Albo po prostu muszę zajarać. A może jedno i drugie. Oto i on! Rany, miał facet ego. Pomnik jest olbrzymi. Ma lunetę, ale wcale przez nią nie patrzy. Może to my mamy spojrzeć? Wyspa skarbów może się schować. No, chodź. Sam. O, nie, nie. Nie, czyń honory. Nalegam, chodź. Okej. Okay. I do góry. No dobra, kapitanie. Co my tu mamy? Jest. No i? Jest wyspa w kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa. Bez czaszki. To jest to. Libertalia. Niezły z ciebie optymista, braciszku. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. Okej. Okay. Co? Mówię okej. O, nie, już ja dobrze znam to twoje okej. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. Czyżby Rafe? No, a kto inny? Szlagbot. Na wyspę. Uwaga, uwaga! Cholera! Nathan!
Nie, muszę zejść z tej plaży. Sam! Sam, słyszysz mnie? Może jest gdzieś dalej. Jesteś tam! Dzięki Bogu, nasze zapasy. Tam gdzieś... pusto. To może oznaczać, że sam to był. No, z drugiej strony nie mam już nic do stracenia. Poza swoim życiem. Gadam sam do siebie. Chyba zaczynam wariować. Jezu. Okej. Nic mi... Niech to. Wytrzymaj. Przetrwasz to.
Muszę się dostać do tej posępnej góry. Sam, zostań gdzie jesteś. Idę po ciebie. Nie, nie! Dalej, dalej. Tego się nie spodziewałem. Wow. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Yes.
Próbowałeś się tam wspiąć? W tych butach? To już nie będzie ci potrzebne. Działa! Już niedaleko. Coś słyszałem. Coś się chyba ruszało tam, w linii drzew. To gęsta dżungla. Cała się rusza. Nic tam nie widzę. Siemać. Dobra, fałszywy alarm. Ale bądźcie ostrożni. Znalazłem go!
Okej. Którędy teraz? Co to? Wow, pokręcona historia. Wygląda na to, że załoga Burnsa nie miała więcej szczęścia ode mnie. Nie bez żartów! Nie, nie! O cholera! Cię zastrzeliłem. Sam. Dobrze, że żyjesz. Tak, ledwo mnie drasnęli. Dobrze cię widzieć, braciszku. Chodź. Skarb na nas czeka. Czekaj, stary. Ty, co my robimy? W sensie? W sensie, że nasze zapasy są na dnie oceanu. Okej, no to okradniemy armię Nadin. Jaki problem? A no właśnie. Walczymy przeciw armii. Ej, jak na razie dajemy radę. No pewnie, tkwimy na totalnym odludziu. Przecież chcieliśmy tu dotrzeć, pamiętasz? Tak, ale mieliśmy plan ucieczki. Okej, weź posłuchaj. Mam propozycję. Zejdźmy na dół i zabezpieczmy jakąś łajbę. Łajba zaczeka. Wiesz, co tu robimy, Nathan? Odkupujemy moje życie. Okej, dlatego teraz wejdziemy sobie do tej dżungli i odszukamy Libertalię. Czy ty... widziałeś tu choćby ślad pirackiej kolonii? Bo ja ani jednego. Trochę za późno na wątpliwości, nie sądzisz? Nie potrafisz dopuścić ewentualności, że tajna piracka utopia Averiego mogła po prostu nie wypalić? Co? A może daliśmy się ponieść fantazji i powinniśmy ci pomóc w jakiś inny sposób? Przeczeszę tę wyspę cal po calu, jeśli trzeba, aż znajdę ten skarb. Dobra, więc jeśli nie wiesz... co tu właściwie robimy? To wracaj do domu, Nathan. Czekaj, do domu? Żartujesz sobie? Nie rozumiesz, ile dla ciebie poświęciłem? To ja się poświęciłem. Okej? Okay? Ostatnie 15 lat mojego życia. To nie ma życia. Z tym nic wspólnego. Ma i to bardzo dużo. Co? O cholera. Ciągle chcesz do domu? Rozejrzyjmy się tutaj. Sam, tutaj. Już idę. Nikogo nie ma w domu. Przydałby się tu lekki remoncik, no? A zdecydowanie, zwłaszcza dachu. Sam, tędy. A nie, jednak nic z tego. Hej, Nathan! Tu chyba jest przejście.
No tak, tędy. Jezu, ile było. Przynajmniej sobie poćwiczę sporo głowę. No powiem ci, że lepianka to nie jest. Fakt, kawał porządnej murarskiej roboty. Skąd oni wzięli tych murarzy? Na statku mogli mieć pieśni, ewentualnie bednarzy, ale nie murarzy. Rany, oddałbym teraz nerkę za aparat fotograficzny. Mamy aparat. Ja pierdyka, poważnie? Tak, tak, jest na łódce zresztą rzecz. Dawaj. Jak dobrze znowu wyprostować nogi. Tak, masz rację. Hej, jest wyjście. Za wysoko. Nawet jakbym cię podsadził. Trzeba na czymś stanąć. Jest skrzynia, mam pomysł. Zaczynamy. Uwaga! Dobra, wracamy do gry. Musisz to zobaczyć. Domów, szeroka ulica. To na pewno jakaś dzielnica handlowa. Tak, dziękuję za wyjaśnienie, Nathan. Powiedz, co widzisz? Chcesz, żebym to powiedział? Bardzo tego chcę. Dobra. Libertalię. Libertalię! Legendarną i zaginioną piracką utopię, odkrytą po 300 latach przez Samuela Drake'a. I przez jego młodszego, mniej charyzmatycznego brata, który jakoś załapał się na wyprawę. Wiesz, ja czułem, że coś w życiu osiągniesz. Ale wiesz, że to nie jest moje pierwsze odkrycie. Cicho teraz. Podziwiajmy. Od czego zaczynamy? Może od tamtego budynku? O, tego z ogromną wieżą strażniczą? Tak. Sprawdźmy, czego tam strzeżono. Jestem za. To jest... Mowę mi odjęło. Słodki Jezusieńku, Nathan! Chyba ci jej jednak nie odjęło. Boże, jak myślisz, ile oni to budowali? Lata, a nawet dekady. Jakim cudem udało im się to utrzymać w tajemnicy? Chodzi mi o to, że już pomijając ten skarb, odkryliśmy coś niezwykłego. Wciąż da się go odczytać. Sam, patrz na to. Kuźnia. Wykuwali tu szable. Ty parszywy psie! Nieźle.
bo ja tylko udawałem. Tak, tak, wiem. Bo oni tak robili. Jasne, jasne. Piratem nie zostaniesz. Myślisz, że handlowali z innymi koloniami? Nawet jeśli, to nie na tej wyspie. Inaczej miejsce zostałoby odkryte. O, kości konia. Są przywiązane. Jakby zostały porzucone. Ale czemu? Nie wiem. Może ludzie odeszli w pośpiechu? Albo ich stąd zabrano? No, coś mi tu nie styka. Jak myślisz, co się tu wydarzyło? W jakim sensie? No, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, nie? Bawią mnie opowieści o przeklętych skarbach piratów, ale po usłyszeniu twoich historii... Zazwyczaj najprostsze wyjaśnienie jest tym właściwym. Zazwyczaj. Zły widok. Hej. Zdrówko. Tak, zdrówko. Co oni tu robili? Koloniści? Tak. No wiesz, tak sobie żyjesz wśród sławnych piratów i co dalej? No wiesz, relaksujesz się, w pełni wyciszasz, sączysz sobie grog, niczego sobie życie. No w sumie, tyle że co dzień mijasz posąg Avery'ego. Cóż, w kufelku pusto. Zgadza się, obsługa jest tu raczej do bani. Znaleźliśmy okoliczny wodopój. Sam chodź coś zobaczyć. To chyba jakiś piracki kodeks. Myślałem, że tu nie obowiązywały żadne reguły. No
Nawet statki pirackie miały swoje kodeksy. Ej, tu chyba jest jakieś przejście albo coś w tym stylu. Wyobrażasz sobie to miejsce w czasach świetności? A, otwarte sklepy, wszędzie śpiewający piraci. Kapitan Avery. Zastanawiałem się, kiedy go spotkamy. Co to za znak? Natrafiłem na kilka takich, jak cię szukałem. To oznacza to miejsce. To kolejny symbol? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Może jacyś najeźdźcy? Ci ludzie na pewno mieli pełno wrogów. No, dobrze mówisz. Ej, Nathan, patrz na to! Zrobiłbym sobie tu zdjęcie. No, gdybyśmy mieli aparat. Zawsze mogę cię narysować w moim dzienniku. Serio? Tak. Widać, nawet piracka utopia nie obejdzie się bez paki. Wyobrażasz sobie ten widok? Pirat aresztujący innego pirata? Zalatuje hipokryzją, nie sądzisz? No wiesz, w każdym stadzie są czarne owce. Dobra, wszystko fajnie, ale jak dostaniemy się do tego dużego budynku z wieżą? Idź za mną. Hej, Sam, chodź tutaj. To wygląda ciekawie. Już idę. Okej. Już nie przejdziemy. To chyba jakaś kryjówka. Tak, ale przed kim się ukrywali? Przed swoimi? Zobacz, to chyba układ dzielnicy handlowej. Tak, i bum, oto nasz skarbiec. Tu jest wieża. Co oni kombinowali?
To nasza droga. Okej, spróbujmy. Widzę światło na dole. Rany. Ej! Znalazłem dalszą część kolonii. Coś widziałem. Może to nasz zając. Wszyscy! Ktoś jak najwięcej amunicji. Na pewno będzie i więcej. Myślisz, że szukają nas czy skarbu? Znając Rafe'a, jedno i drugie.
Kolejni najemnicy. Widać, pani miał rację. Lekarz, najwyższa pora na wypłatę. Czy jeszcze ktoś? Chyba już wszyscy. Żyjesz? Tak, trochę się zmechaciłem. Dobra, chodźmy. Musimy się dostać do skarbca. O ile to skarbiec. To skarbiec. Wierz mi. No chodź sam! To jest stabilne? Jak wszystko inne tutaj! A, skoro tak, to nie. Dobra, dobra. Zaczynam. Przed nami. Paso w prachu. Prowadzi cały budynek. Ej, brałeś już udział w czymś takim? Nie. Opalałem rząd. No dobra! Okej, bądźcie czujni. Pilnujcie tutaj porządku dla naszej szefowej.